Dramatyczna wiadomość obiegła media. Nie żyje wybitny i bardzo ceniony polski aktor. Cała Polska pogrążyła się w żałobie. Tragiczna wiadomość właśnie obiegła media. Nie żyje wybitny polski aktor uwielbiany przez wielu Polaków. Wiadomość o jego odejściu została przekazana we wtorek przez Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, z którym artysta współpracował przez ponad 20 lat. Nie żyje wybitny polski aktor, Jan Bogduł. Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego aktora seniora Jana Bogduła, mistrza i przyjaciela, napisali koledzy zmarłego aktora z Teatru Śląskiego. Podkreślili, że był niekwestionowanym autorytetem zarówno w kwestiach artystycznych, moralnych, jak i etycznych. Jego odejście to ogromna strata. Z całej Polski napływają wyrazy smutku i żalu. Jan Bogduł urodził się 3 lipca 1930 roku w Katowicach. W 1957 roku ukończył studia aktorskie przy Teatrze Śląskim w Katowicach, a następnie zajął się artystyczną podróżą po teatrach zlokalizowanych w całej Polsce. Zagrał ponad 150 ról teatralnych, jak i kilkadziesiąt ról filmowych, telewizyjnych czy radiowych, między innymi w filmach Kazimierza Kudza. Przez ponad 20 lat był związany z Teatrem Śląskim. Z kolei w 2016 roku obchodził 60. rocznicę swojego debiutu scenicznego. Grał również m.in. w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, Teatru im. Chorzycy w Toruniu, Teatru Polskiego w Bielsku Białej, Teatru Nowego w Zabrzu, po przejściu na emeryturę natomiast, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Jan Bogduł współpracował także z teatrami alternatywnymi, jak na przykład Teatr Jota z występami we Francji. Wziął udział w eksperymentalnym spektaklu Tramwaj Lecha Majewskiego. Grany on był w Düsseldorfie z okazji Dni Kultury Województwa Śląskiego odbywających się w 2002 roku. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także wyróżniony za wybitne teatralne osiągnięcia artystyczne Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. Źródło: eteatr.pl